Witajcie! Z pewnością na świecie jest niewiele osób, które nie znają legendarnego Bruce'a Lee. W dzisiejszym wideo opowiemy Wam o jego małym odpowiedniku. Nazywa się Ryusei Imai i pochodzi z Nary, położonej w południowo-środkowej części wyspy Honshu w Japonii. Ryusei Imai urodził się w rodzinie wielkich fanów Bruce'a Lee i już mając rok oglądał wszystkie filmy z nim w roli głównej. Nic więc dziwnego, że dziecko niemal od kołyski zaczęło naśladować mistrza i powtarzać jego ruchy z filmów. Okazało się, że robi to bardzo dobrze. Filmiki z Ryuseiem Imai stały się wiralami i obiegły cały internet, a potem on sam trafił do popularnych programów telewizyjnych. Przy okazji zwiedził też Włochy, Belgię, Singapur, USA i sporo innych krajów. Ojciec chłopca jest sportowcem i od razu zdał sobie sprawę, że jego syn ma prawdziwy talent. Wtedy został jego trenerem. Wydaje się, że to rozwiązanie się sprawdziło. Chłopiec robił takie postępy, że w wieku 5 lat potrafił szczegółowo i perfekcyjnie odtworzyć scenę walki z Nunchako z filmu Droga Smoka. Efekt był niesamowity. Bruce Lee walczył zgodnie z zasadą nie myśl, tylko czuj. Widzę, że Ryusei z powodzeniem robi to samo, mówił ojciec chłopca Ryui Imai. Nawiasem mówiąc, choć rodzice Ryuseia są fanami twórczości Bruce'a Lee, zapewniają, że nie zmuszali dziecka do naśladowania legendy. To była jego własna inicjatywa. Gdy po raz pierwszy zobaczył swojego przyszłego idola na ekranie, miał zaledwie rok. Już wtedy podejmował próby naśladowania Bruce'a. Później dołączyło Nunchako, a rodzice zrozumieli, że to świetny sposób na wprowadzenie go w świat sportu. Podczas gdy inne dzieci w jego wieku bawią się zabawkami, chłopiec ćwiczy z Nunchako. To, jak sobie z nim radzi w tym wieku, robi niesamowite wrażenie. W latach 70. XX wieku Bruce Lee zademonstrował w swoich filmach umiejętność posługiwania się nietypową bronią, która na ekranie nie ustępowała nawet ostremu mieczowi samuraja, działając ogłuszająco. Świat opanowała wtedy Nunchakomania. Technika walki Nunchako to szybkie obroty w różnych kierunkach, nieoczekiwane przekładanie z jednej ręki do drugiej i oczywiście ataki. Wśród nich stosuje się ciosy wahadłowe, uderzenia podobne do tych biczem i krótkie ruchy dźwigające, które służą do trafiania wrażliwych punktów na ciele przeciwnika. Wszystko to tworzy unikalny styl walki Nunchako. Aby opanować tę broń, trzeba ciężko pracować i spędzić wiele lat na treningu. Dzięki kreatywności i predyspozycjom wielkiego Bruce'a Lee, mały Ryusei nie oszczędza i trenuje każdego dnia. Biorąc pod uwagę, że już chodzi do szkoły, półtorej godziny treningu odbywa od godziny 6 rano, na długo przed rozpoczęciem zajęć. Po powrocie do domu chłopiec zaczyna pracować nad siłą i zręcznością, a potem ćwiczy ciosy i ruchy z Nunchako. Ojciec mówi, że chłopiec trenuje codziennie, robi pompki jedną ręką, opierając się tylko na dwóch palcach. Ma niesamowitą siłę fizyczną i mięśnie jak na swój wiek. Gdy przebiera się na zajęcia z wychowania fizycznego w szkole, koledzy z klasy zwracają uwagę na to, jak umięśniony jest chłopiec w tym wieku. Rodzice twierdzą, że niektóre techniki Ryusei czerpie od innych gwiazd sztuk walki lat 80. i 90., na przykład od Jackie Chana. Pomimo tego jego głównym idolem pozostaje Bruce Lee. Ponadto rodzice są przekonani, że to właśnie podziw dla dokonań tego legendarnego wojownika i jego talent łączą ich z synem. To dla nich wspólna pasja. Co więcej, pod kierunkiem ojca Ryusei uczy się techniki Jeet Kune Do, Way of the Leading Fist, którą wymyślił oczywiście Bruce Lee. Postępy chłopca w sporcie zadziwiają wiele osób. Praktycznie na pewno nie znacie innego dziecka, które potrafi robić pompki na dwóch palcach jednej ręki. Swoją drogą pojawiło się kiedyś nagranie, na którym Bruce Lee robi je opierając się na jednym palcu, ale plotka głosi, że to fotomontaż. Jeśli zrobienie pompek w ten sposób jest w ogóle możliwe, wkrótce Ryusei na pewno to zrobi. Są ludzie, którzy uważają, że takie treningi to jednak za dużo jak na jego wiek. Powinien spędzać więcej czasu z rówieśnikami. Sam chłopiec uważa, że robi to, co chce i bardziej lubi trenować, niż bawić się z innymi dziećmi. Dziś ten młody talent ma ogromną rzeszę fanów w mediach społecznościowych, gdzie udostępnia wiele zdjęć i filmików pokazujących jego błyskawiczne uderzenia i kopnięcia. Na samym Instagramie liczba obserwujących go zbliża się do miliona. Nie brakuje entuzjastycznych komentarzy. Ryusei ma też kanał na YouTubie, na którym jego rodzice publikują nagrania z treningów.
Nawet gwiazdy UFC podziwiają umiejętności japońskiego chłopca. Obserwuje go nawet John Dwayne Jones, najmłodszy mistrz wagi półciężkiej w historii organizacji UFC. Bruce Buffer, oficjalny speaker na imprezach UFC, zamieścił na swojej stronie wideo i napisał, że ten młody człowiek z pewnością ma talent. Przy należytej staranności może z łatwością zostać mistrzem sztuk walki lub aktorem kina akcji. Wszystko zależy od jego wytrwałości i chęci. Chłopiec został zaproszony na japońską premierę filmu Kingsman: The Golden Ring i z tej okazji otrzymał cały tematyczny fotozestaw. Ponadto nasz młody bohater i Donnie Yen, który grał Ip Mana w filmie o tym samym tytule, byli gośćmi specjalnymi corocznej uroczystości upamiętniającej Bruce'a Lee. Nieco później, podczas ich wspólnego występu w programie telewizyjnym, chłopiec wyraził chęć zagrania kiedyś w innej części Ip Mana. Donnie wspierał go, mówił, by dalej trenował, a potem wrócą do tego tematu. Był jednak na tak. Tymczasem Summer Yusei zadebiutował już w kinie i zagrał w filmie Oolong Courtyard. Biorąc pod uwagę, że miał wtedy zaledwie 7 lat, jego rola była dość trudna. Chłopiec musiał zarówno samodzielnie wykonywać różne techniki, jak i wchodzić w interakcje z innymi aktorami, także w scenach walki. Zdaniem ojca Yusei nigdy nie miał problemu z treningiem przed kamerą, zarówno tą z telefonu, jak i na planie prawdziwego filmu. Po prostu lubi ten proces i podobnie jak jego idol, Bruce Lee nie boi się oceny odbiorców. Teraz ma już 10 lat, jest uczniem i nadal ciężko trenuje. Jego ćwiczenia stały się znacznie trudniejsze. Kostki dłoni dawno stwardniały, a on niestrudzenie pracuje nad sobą każdego dnia. Wszystko po to, by być jak Bruce Lee i poruszać się tak samo szybko jak jego idol. Pomimo rosnącej sławy, ojciec chłopca zapewnił, że nie będzie wywierał na nim nadmiernej presji. Chce, by szczerze poświęcił się temu, co kocha i nigdy się nie poddawał, zapewnił. Dopóki będzie o tym pamiętał, będzie czerpał z treningów radość. Niedawno ojciec zorganizował dla swojego syna wycieczkę na grób Bruce'a Lee. Ryusei nakręcił tam kilka wideo, zrobił zdjęcia i był niesamowicie szczęśliwy. Pod tymi zdjęciami i nagraniami pojawiło się wiele tego rodzaju komentarzy. Dusza Bruce'a Lee trafiła do ciała tego chłopaka. Niektórzy mogą w to wierzyć, inni mogą wierzyć po prostu w talent, ale w rzeczywistości Ryusei osiąga świetne efekty dzięki ciężkiej pracy. Nie da się przewidzieć, czy chłopiec, gdy dorośnie, stanie się prawdziwą gwiazdą i czy nadal będzie mógł się rozwijać po tak wspaniałym starcie w dzieciństwie. Wierzymy, że jego poświęcenie przyniesie mu świetlaną przyszłość. To wszystko na dziś. Jeśli spodobało Wam się to wideo, możecie je polubić i podzielić się wrażeniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!